Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie The Binding of Isaac Afterbirth i dzisiaj spróbujemy sobie zrobić challenge. A spróbujmy Guardiana. Więc ja sądzę, że to będzie dłuższy odcinek, bo to tutaj trzeba będzie kilka podejść, ponieważ sami widzicie, jakie to jest chore gówno. Więc Guardian ogólnie polega na tym, że mamy serce Isaaca. Jesteśmy nieśmiertelni, tą osobą postacią, która ja steruję. Za to ten typek chodzi sobie losowo w całym pokoju, trzyma moje serce. Więc on zbiera każdy damage, muszę go chronić i zasłaniać sobą wszelkie stwory. Tylko że ja mam jeden poważny problem, okej? Okay? Moim problemem jest to, że moja kreatura nie działa, odmówiła posłuszeństwa i muszę grać na padzie, co wcale nie jest mi na rękę w tym challenge'u. Szczególnie... No nie chcę go popychać w jego stronę, kurwa. Dobra. Dzięki. Dzięki serdeczne, to mi się bardzo przyda, okej. Okay. To tak na dobry początek, przyzwyczajmy się najpierw do tego pada i będzie okej. Mogę zasłaniać z sobą pociski, więc tu nie jest żaden problem. Tu i tak, z tego co wiem... Oj. Spokojnie. Tu i tak, z tego co wiem, to curse roomów, znaczy się treasure roomów nie ma. Całkiem to spokojnie idzie. Ja tu jestem niezniszczalny i mogę go chronić przed wszelkim złem, które się tutaj czai. Jest to dobrze. Mam nadzieję, że mi się uda. Mamy dojść do serca macki. No to będzie porażka. On jest tyle głupi, że potrafi nawet wejść w ognisko, więc to jest ten minus. On jest naprawdę głupi. On po prostu sobie łazi z tym sercem i nie uważa na nic. Jest totalnym kretynem. Dlatego nie chciałbym być niańką. Nigdy w życiu nie chciałbym być niańką! Kupo gówna. Dwa soul hearty, dziękuję. Bardzo mi się to przyda. Mamy w sumie klucz, moglibyśmy się przejść tam, otworzyć tą skrzynkę. Bo co innego moglibyśmy otworzyć, ale tak i musimy wrócić, bo to nic nie ma. Spoko. Zobaczmy. Pięknie nas obdarza ten challenge samymi soul heartami. Ja jestem zadowolony. O nie. Ale miałem szczęście, że on to wszystko ominął. Jak ja miałem szczęście. Dziękuję. Spoko, mamy masę serc. What could go wrong? Everything. A, mogę go zasłonić swoim cielskiem. Devil damage up, no spoko. Nie jest jakoś źle, ale dajcie mi już bossa, bo chcę stąd wyjść. I wanna get out of here. No, kurde. Głupie zbieranie damage'u, no. BFF tego nie chcemy wziąć. Zdecydowanie, weźmiemy sobie soul hearta tylko. I tyle, tak. BFF powiększyłby nam naszego kolegę. Miałbym przerypane. Ja gincie! Szmaty! O, dostałem jeszcze deal z szatanem. Problem jest taki, że nie chciałbym tutaj wydawać za dużo serc. To jest ten problem i tego nie chcę. Nie. Idziemy niżej. To będzie ciężkie. Wiesz, go na mnie hard, you know? Kurde. Nie ma to jak głupie zbieranie niepotrzebnych obrażeń. Cały ja. W pigułce. Health down. Nie wierzę, że nie dostałem tutaj właściwie. No zostaw go. Kupo gówna. Okej. Okay. Te pokoje to nie są właściwie aż tak złe, chyba. Dobra. Żeby tylko nasz przyjaciel nie dostał. Przyjaciel. On nie chce wdupić w takie gówno, że ciężko go nazwać przyjacielem. Nie! Nie! Rozwal go! Nie, zostaw go! Ja pierdzielę.
To było okropne. A bym poszedł znaleźć więcej serc, ale boję się, że tylko znajdę więcej śmierci. No tutaj nie będzie secret roomu. No właśnie o tym mówiłem. A mamy sklep. I sobie weźmiemy dokładnie tak. Okej. Jakaś rekompensata za to wszystko, co się tutaj dzieje. Nie. Nie. I tak lepsze niż Brains Challenge. Dobra. Gin. Nie wierzę, że nie dostałeś. A to dobrze. Nie! Przecież ja go ochroniłem praktycznie. Zasłoniłem go swoim cielskiem. Czy możemy wejść, bo nas to nic nie kosztuje. O Jezu. Poza tym, że mogę dostać pierdziel. No nie! Ja pierdolę. Ja pierdolę. Co za gówno, nie challenge. Idź, odejść od tego kamienia, zdecydowanie odejść. Dzięki. Muszę nauczyć się blokować te hity od innych oponentów, że tak powiem. Dobra, ci to już nie strzelają jakoś specjalnie ciężko, więc mi to mało obchodzi. To wezmę zdecydowanie. The Forsaken, okej. Nie strzelaj. O, mogę Brimstone'a blokować. To jest ciekawa opcja. Jest bardzo ciekawe. Ale wolałbym znaleźć coraz więcej serc tutaj jeszcze na tym piętrze. Czy to ma w ogóle jakikolwiek sens? Że chcę znaleźć te serca, ja prędzej w dupie niż znajdę serca, ale im dalej w piętra, tym gorzej będzie te serca znaleźć, więc właściwie to nie jest taki zły pomysł. Oczywiście serc nie dostanę, bo po co? Dobra, dzięki, no pewnie. Yeah, right. Yeah, right. Oh yeah. Dzięki wielkie. A liczyłem na full health. Oczywiście nie ma co liczyć. Fuck. Kurwa. Dziękuję. Mało mi się to przydało, ale okej. Oczywiście dalej zero serc. Nie, no spoko. Dobra. Oni właściwie nie dostali. Zapomniałem, że oni się odsunęli. Weźmiemy sobie ten trinket, bo nie mam nic innego. Okej, nie jest źle. Wyszliśmy chyba na plus z tymi zercami. Weźmy stąd, zanim się wpieprzy w jakieś gówno niepotrzebne. Nie! Gdzie idziesz? Mały. Where are you going? Gdzie ty leziesz? Nie wiem, gdzie to nas teleportowało, nie pamiętam, ale... Yeah, whatever! Prawie bym dostał. Nie, nie wierzę, nie, nie. Ja chciałem... Nie. To było głupie z mojej strony. A tu już jest tylko wyłącznie mój błąd. Może nie będę kombinował, tylko po prostu zejdźmy niżej, tak? Dopóki nie kombinowałem, było wszystko ok. O, fajnie, trafiłem coś. Pewnie. Necropolis 1. To będzie ból w dupie. Nie wierzę, że nie dostałem.
Pewnie, bo tego mi trzeba, kluczy. Żegnam. O stary, nie, nie chciałem tego, ale to jest właściwie dobra karta. Nie waż mi się w te kolce. Ty gubi, nie ruszaj się, nie ruszaj się, proszę. On potrafi wszystko spartaczyć wchodząc w te kolce, naprawdę, nie. Nie chcę tego. Serca? Dzięki. Dziękuję bardzo serdecznie. Znajdźmy tego bossa i wychodźmy stąd. Let's just get out of here. Ajajajajaj. Jak ja to robię? Kolce. Nie chcę tutaj walczyć, nie, bo dostałem taki wpierdziel, że się nie pozbieram. Nie mam oczywiście bomb. No dobra, nieważne. Gnoju! To dobrze, będę mógł więcej zasłonić. Hehe. Jestem zażenowany obecną sytuacją. Zginę marnie. Nie, nie waż się na niego skakać, nie. Fuck off. Tu był boss. Wystarczyło tutaj przyjść do bossa. Rozwalmy to ognisko, zanim wpadnie na jakiś genialny pomysł strzelenia w niego. Co to teraz za boss? War. Było łatwiej niż myślałem. Nie, żeby coś. Ten kamień z X-em bardzo mnie kusi. W sumie, a nie wiem gdzie jest sklep. Tam jest u góry sklep, to tam kupimy bombę, rozwalimy ten kamień z X-em i idziemy dalej. Tak zrobimy, okej. Zawsze jedno serce więcej. Przez chwilę się bałem, że on w to serce, w to wejdzie czy coś, znaczy się w to serce. W te kolce wejdzie. O to się bałem. Zawsze była taka możliwość. Na szczęście tego nie zrobił. Jakimś cudem. Nie! Gnoju głupi. Nie, po prostu nie wierzę. Jak on mógł? Dziękuję serdecznie. The Fool, ale i tak mamy tutaj wszystko za free, więc ktoś mnie to nie rusza. Justice. To sobie weźmiemy, pozbieramy stąd. The Tower, tego nie chcemy. The Fool nam nic takiego nie robi. Jakbyśmy byli w jakimś brzydkim pokoju, to możemy zawsze się z niego wycofać. Ewentualnie tym brzydkim pokojem może być boss rush. Yeah, right. Tylko nie to. No oczywiście. Dziękuję serdecznie. To było poniżej pasa, naprawdę. To był cios poniżej pasa, wy to zrobiliście celowo. Edmund, Tyron, nie wybaczę. Znam wasze zagrywki. To jest wszystko ustawione. Cały ten challenge jest ustawiony. Nie szarżować mi tu na nikogo, nie. Gij, kupo gówna. Nie, okej. Dobra. Easy. Jest spoko. Lemon party. Lemon party. Bombs are key. No to... Czy to mi się przydało? No nie wiem. Okej. Dobrze, dziękuję. Zabijmy to szybko, jak najszybciej, bo tutaj to będzie bardzo ciężko. Okej. Zaraz. Okej, dzięki mamuśko. Po lewej jest Polaroid, to nas może ochronić i wydostajemy się z boss rusha, jeżeli... O nie, tylko nie stąpi. Jasna cholera, wziąłem stąpiego. To jest ostatnia rzecz, jaką chciałem wziąć. Chociaż w sumie...
Nie jest tak źle, nie potrzebuję bomb. Nie jest tak źle, tylko że spowolniłem troszeczkę, prawda? Speed up by mi się przydał bardzo. Dobra, jesteśmy na pierwszym łumbie. I mamy Cards of Darkness. Nie może być tak źle. Nie może być tak źle. Jak może być źle? See what I did there? Nie! Nie bawimy się tak. Gówno tutaj widzę, naprawdę, gówno widzę. Tak, dokładnie. Tutaj mi nic nie boli takiego, więc wolałem sprawdzić te kamienie, czy tam miał kamienia z X-em, bo nie widzę tak naprawdę nic, więc... Otwieraj się, okej. Okej, jest w miarę w porządku. No nie! To jest żart jakiś. To jest pieprzony żart. Zginę tutaj na tym piętrze. A może nie. A może nie. Może będzie w miarę okej. Może akurat mi się uda. I zginę na następnym. Ha, 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 ha. Dziękuję. Uwaga, bomba. Dobra, więc właściwie jeżeli będzie jakiś kamień z X-em, to przecież ten trinket mi pokaże. On zawsze pokazuje, że jak coś ma błyszczeć, czy nie, tego nie rozwalamy, bo to może parsknąć jakimś żarem czy czymś. Dobra. No problemu. Nie było źle. Okej. Dajcie mi już tego bossa. Nie strzelać. Nie zbliżaj się do niego, proszę cię. Malutki, proszę, nie dotykaj go nawet. Otwieraj japę! Dzięki. Okej. To mi się cudem udało. Guppy's head, fajnie. Zawsze się przyda dodatkowy damage czy coś. I nie żyjemy. Nie żyjemy. Oficjalnie nie żyje. O w mordę. Nie żyje. No jasna cholera, naprawdę. Serca mi dajcie, a nie... Czy on wejdzie w kolce, czy będzie tyle mądry, że się stąd nie ruszy? Serce, dziękuję. Justice. Kolejne serce, dziękuję. Jakieś HP up. Serce jeszcze jedno, dziękuję. Żebraczku, jesteś tym, czego mi właśnie potrzeba. Dziękuję. Na szczęście on tych kolce omija, nie jest aż tak głupi chyba. Jara, okej. No, nie potrzebuję tego, daj mi HP jakieś. Ty głupi kutasie zasrany. Mogłem to z Jerem potraktować, ale... Nieważne, nie mam czasu. Ach, nieważne. Death Touch. To mi nic nie da, ale damage będzie przynajmniej większy. Okej, odratowałem się jakoś, tylko że gdybym znalazł teraz serca i bym mógł je Jerem potraktować, czy tam Jerem, to byłoby bardzo pomocne. Tylko że gdzie by to było? Na pewno nie w tym pokoju. O Jezu, o Jezu, o Jezu! Na. Heheszki! Chodź, odejdź stąd, dobra, nieważne. Dobrze, trzymaj się z dala od tego miejsca. A tutaj? Może? Nie. Nie ma szans.
Więc przy najbliższym jakimś miejscu, gdzie będziemy mogli znaleźć serce, musimy tej Jerry użyć. Czy Jerry, no kurde, Nie wierzę, że to się udało. Nie zbliżaj się do tego! Idioto! Okej. Dziwne, że tu nie dostałem nic, naprawdę. Okej. Nie jest tragicznie, chyba. Idź do góry. Tak, idź do góry, dobrze. Sprawdzimy, czy to nie ma secret roomów jakichś. O, jest! Mogłem to podwoić, jestem idiotą. Jestem idiotą. Zginę tu! Jest! Jest, mam więcej serc! O, w mordę! Dobra, może jeszcze to jakoś ugram. Jestem tak blisko, że bym naprawdę z góry tutaj przegrał. No, dobra. Okej. The devil. Ja nie chcę the devil. Ja chcę serca. Po the devil się może wrócę, jak będę szedł na serce matki już. To jest dobra opcja. Tu jest czarne serce. Tutaj może Jerry użyje. Tutaj użyje Jerry, na pewno. Czy tu jest jeszcze jakieś serce, czy coś? Są dwa czarne serca. Muszę tutaj użyć Jerry. Jerry. Whatever. Weźmy je. Spoko. Okej. Dice Shard nam się nie przyda. Okej, teraz się módlmy do Allaha, żeby to zadziałało. Kurde. Bij, szybciutko, bij go, bij! Wow! To właściwie się udało! Udało mi się zrobić ten challenge. Ja myślałem, że to będzie kilka prób wymagane do tego. Nie było tak źle. Patrzcie, ile dostałem serc na koniec. Akurat teraz mi są już niepotrzebne. Blank rune has appeared in the basement. Blank rune, z tego co pamiętam, to jest runa, która, jeżeli zbierzemy, to daje losowy efekt jednej z reszty run, które są w tej grze dostępne. Więc to było na tyle w tym odcinku, dzięki wielkie za obejrzenie. Fajnie, fajnie nam wyszło, myślałem, że mi się nie uda. Ale jestem pesymista. Nie bądźcie tacy jak ja, broń Boże, bądźcie optymistyczni. To jest bardzo, bardzo ważne w życiu. To było na tyle w tym odcinku, dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych. Na razie!